Taka akcja. 2 litry wody. Tutaj ma wlecieć. To się wyciąga. Tutaj mu trzeba na dół dać. Później to pod spód. Tutaj jest taka wysoce zaawansowana instalacja. Pewno z jakimś pływakiem albo z czymś, ale to będzie trzeba obstrukcję przeczytać. I ogólnie tego chwasta mamy przesadzić. No a tu w ogóle ten liść ostatnio to był taki zawinięty w kłębek, w rulonik, a jak wody dostał, to normalnie słychać było, jak się zaczął otwierać. Trz, trz, trz. No to funkielnówka sztuka, taki delikatniutki jest. No i tego właśnie będziemy tutaj habazia przesadzać. Jedzenie będzie na obiad. No właśnie, to będzie na obiad. Taka oto instrukcja montażu. A tak zmontowany. I tutaj ten pływak, który będzie tutaj, on się tu będzie unosił i będzie nam wskazywał ilość wody. Jeszcze tylko trzeba ustalić, czy... No ale nie, no nie. To nic nie ma do ustalania, źle myślę. Ale spoko. No to jest, myślę, ogarnięte. Tak ma być i później to trzeba zainstalować w dziurkę, ale odwrotnie, tak. Tylko to trzeba, kurczę, żeby później ten chwast nam tutaj wszedł. Żeby to nam weszło? Ten chwast, żeby się tutaj, wiesz, minąć z tym wszystkim przy przesadzaniu. Ale to powinno się chyba, myślę, udać. Już, kłaki. Ledwo do chałupy przyniesiona, a tu już kłaki. Tak, ze sklepu. A tutaj taki oto zawodnik wpadł. J7. Jakiś z oranem po prostu dramatycznie. No ale nie, zaraz trzeba jakieś konto dziwne założyć na chwilę. No to będzie akcja. Tu już system jest rozpoznany. Jak to ma działać? Teraz go trzeba stąd trutnia wybebeszyć. I zobaczymy, może sobie żona umyje od razu, bo troszkę się mu zaszło kurze. Ło, pani wieje. I cyk, księdza proboszcza. Na torfową. No, tu już chyba miał trochę ciasno. Nie wiem, tą bruzdę mu trochę rozbić? Nie wiem, a to mu rozbijesz... Tak. Korzenie mu zmaceruje. Myślę, że on jak będzie miał wokół ziemię, to on sobie tam poradzi. Poradzi, tylko tu go chyba trzeba trochę dognieść, bo to musi być niżej. No ale to ała, tymi pazurami. Tutaj troszkę ogarniemy, żeby to później można było spokojnie sobie tam otwierać. Dobra, odsypuj. Ziona sypie. Ona rozsypuje. Znaczy się rozsypuje, o właśnie. Słabo, jedną ręką. Tutaj czekam, bo to ten... Już go umyła może od razu, nie? To zatkał, bo tam pewnie naspałaś mu, nie? Do tej dziury zapewne. Nie, chyba nie. Tak? Może. O, to był ten taki, co tak go było słychać, co się rozwijał. Nówka sztuka. No, trochę mu tam udeptaj. A wil... Tak wejrzy? No, tylko że to chyba miało być w ogóle pionowo. A nie jest. Masz rękawiczkę? Słucham? Masz rękawiczkę? Weź podnieś tu jeszcze z tej strony, co mam palucha. Co zrobić? Pognieć jej ziemię. Tu ją do... O, właśnie, bo tutaj... No, co było trochę na skośkę. Dobra. Dobra. No tamto to, no omieć tylko tą, a tamto to zmieć normalnie w podwórko przecież. W trawnik. Uwaga. Miotłę. Pięknie. Normalnie zostałem ogrodnikiem. Jeszcze ci się
zacznie podobać uprawa samo taka, jak masz ten samo nawadniający. Rolnictwo. Już nie będzie, że kaktusa ususzysz. I tak. Instrukcja mówi, regulamin, że ten oto sprzęt ma tutaj teraz przyjąć 2 literki wody w siebie. Ciekawe, czy nalaptam dookoła, czy... Ej, nie. Idzie jak złe. I nawet chyba pływak działa. O, pływaczek działa. No to literek już na konstrukcję przyjęty. Idę po drugi. I drugi literek duldamy. On tam chyba przez ten knot, co tam był na środku, taki tam to ma tą wodę siorpać. Że jak to dojdzie do czubka, to max, tak? Czy że jak? Bo to no nie wiem, bo tu 2 litry przyjął. No właśnie, bo to takie. Idź jeszcze na dół i daj trochę. Więc tu zobaczymy. I jeszcze trochę i faktycznie kupimy sobie ten ogródek normalnie z ziołami. Z systemem naświetlania. I sałatkę będę podawała. I mszyce. I sałatę. I mszyce też będą. Dobra, no to teraz już ma chyba no to. Max, nie? Ale patrz, opata. No właśnie, to jakieś coś dziwne tu jest. Chyba, że ten pływak coś jakiś lipny jest. A może on tak na razie ta ziemia wsiąka, bo on miał suchą ziemię w sumie. Ale to żeby aż tak siorpał? No ale którędy to? Przez ten sam knot? Nie wiem, którędy to ma siorpać. No nie wiem, zobaczymy, jak tutaj sytuacja będzie się miała. No, może go nie przelejmy, on tam jest.